wynik zdecydowanie na naszą korzyść, natomiast na pewno to było nie tak łatwe spotkanie, jak się wygląda. Musieliśmy tutaj dużo włożyć wysiłku w ten mecz, ale cieszę się bardzo, że szczególnie z pierwszej połowy, gdzie wykonaliśmy tą pracę, wydaje mi się, tak na gorąco w 100% i dzięki temu też mieliśmy może większy komfort, jeśli chodzi o drugą połowę, natomiast ta druga połowa niestety nie do końca tak, jakbyśmy sobie wyglądała tak, jakbyśmy sobie życzyli. Od 45 minuty drugiej połowy było wszystko ok, natomiast później gdzieś trochę zabrakło chyba koncentracji przy tych rzutach i po zmianie bramkarza mieliśmy problemy w drużynie Sarnowa, mieliśmy problemy ze zdobyciem bramki. Każdy dzisiaj z zawodników włożył bardzo dużo do tego meczu. Wszyscy zrobili w większości to, co mieliśmy zaplanowane, natomiast też tak samo jak i Sasza, jak i pozostali zawodnicy też nie ostrzegli się jakichś tam drobnych błędów. Na pewno zwycięstwo cieszy. Mówię, bardzo dobre zawody z naszej strony. Mówię, wynik bardzo okazały, ale troszeczkę w końcówce wdarło się rozluźnienie i ten wynik mógł być jeszcze lepszy, ale wiadomo, jesteśmy zadowoleni. No, bardzo dobra gra w obronie dzisiaj z naszej strony. Dużo poszło kontrataków. No i wydaje mi się, że dzisiaj ta obrona, naprawdę 27 bramek straconych i cóż mogę więcej powiedzieć, zadowoleni jesteśmy, przygotowujemy się do sobotniego spotkania i oby tak dalej. Gra z kołem akurat w naszej drużynie od początku sezonu bardzo dobrze funkcjonuje i oby to się utrzymywało. Sasza to doświadczony zawodnik, na pewno potrafi grać z kołowym. Mówię, wprowadził do naszej gry może trochę więcej jeden na jeden z jego strony. A tak jak mówię, dobrze rządzi w ataku i dwa pierwsze mecze na pewno z jego strony na plus.